Stal Mielec i jej niebezpieczne stałe fragmenty gry, czyli coś, co niby wszyscy mają rozpracowane i o każdym i każdy zespół o tym pamięta, jednocześnie coś, co zawsze straszy. Tak było w meczu z Lechem Poznań, z Radomiakiem, Rakowem Częstochowa, a także dzisiejszej konfrontacji z Krakowią. Trener Pasów Jacek Zieliński powtarzał przed meczem, że za wcześnie popołać ten balonik i pierwsze trzy mecze tak naprawdę jeszcze nic nie znaczą, mimo tego, że jego drużyna jeszcze bramki nie straciła. Dzisiejsze spotkanie Stal Mielec-Krakowia było takim meczem, w którym nie widzieliśmy co prawda dużo sytuacji podbramkowych, natomiast ewidentnie to Stal kreowała grę, przeważała niemal w każdym momenczie meczu. Od samego początku właściwie powinien zostać odgwizdany w moim przypadku, w moim przynajmniej mniemaniu, rzut karny dla Mielczan. Tam padł w polu karnym jeden z zawodników, faulowany przez Michała Rakoczego. Sędzia nawet się nad tą sytuacją nie pochylił. Później napór trwał. Cały czas dobrze wyglądał przede wszystkim środek pola Stal Mielec, czyli piłkarz nieoczywisty, o którym przed sezonem na pewno nie powiedzielibyśmy, że będzie trzymał ten środek Stal Mielec w ryzach i odpowiadał za wszystkie akcje ofensywne, czyli Piotr Wlazło, piłkarz, który zmienił spadający bruk Betniciecza na właśnie Stal Mielec. Pozostali piłkarze w środku pola, czyli strzelec bramki w tym spotkaniu Domański, a także na przykład Fryderyk Gerbowski, który przyszedł z Wisły Płock, również wyglądali ok. Wszystko było płynne, naprawdę przyjemnie się Mielczan oglądało. Drużynę, którą mam wrażenie większość zespołów, przynajmniej na tym etapie rozgrywek, trochę lekceważy, jakby traktując ją jako kandydata do spadku. Utarła nosa Rakowowi Częstochowa przed tygodniem, gdzie przegrała, ale w bardzo ładnym stylu się zaprezentowała. Wygrała przede wszystkim przy Bułgarskiej z Lechem, zremisowała z Radomiakiem, także to jest absolutnie zespół, który może się liczyć o górną część tabeli, jeżeli oczywiście zachowa powtarzalność. Co do powtarzalności, regularności, no to też trzeba się pochylić nad drużyną gości, która owszem, trzy pierwsze mecze zagrała fenomenalnie i wygrywała wysoko, z dużym przekonaniem, no to dzisiaj nie był ich dzień. Para Rakoczy-Myszor, czyli zachwalanie chyba za bardzo piłkarze w ostatnich tygodniach, grali po prostu słabo i poniżej pewnych oczekiwań, ale jest to absolutnie naturalne, bo są to piłkarze młodzi, którzy rzeczywiście mogą grać troszeczkę w kratkę i nie zawsze równo. Zawiódł trochę Kamil Peska, który pechowo znalazł się w polu karnym i przy próbie interwencji posłał piłkę do własnej siatki. Notabene nie jako on pierwszy strzelił gola pasą, bo właściwie to było trafienie samobójcze w tym sezonie. Później bramka w drugiej części spotkania, rzut karny absolutnie słuszny, podyktowany po głupim, niepotrzebnym faulu Jabłońskiego. Wydaje mi się, że też podpalił się obrońca Krakowi, który tym samym wykluczył się z gry w meczu kolejnym. Krakowia wyjeżdża z Mielca bez punktów, natomiast to jest dopiero czwarty tydzień rozgrywek. Na ten moment bilans mają świetny, bo to są trzy zwycięstwa i jedna porażka. Stal Mielec jednak natomiast pokazała, że jest zespołem, który może dużo krwi innym drużynom napsuć. Nieprzyjemny zespół, który jest trochę nieprzewidywalny, ale który potrafi przede wszystkim dobrze i konsekwentnie grać w piłkę. Podoba mi się jeszcze to, że w drużynie w końcu jest napastnik, bo trener Adam Majecki miał bardzo duże problemy z obsadzeniem tej roli. Przede wszystkim dlatego, że w klubie są duże kłopoty, powiedzmy, organizacyjno-sportowe i nie do końca on sam ma wpływ na budowanie swojej drużyny. Dzięki kanał 365 Dni o Piłce rozpoczęliśmy tą czwartą kolejkę. Zachęcam do innych moich podcastów, a także do lajków, subskrypcji kanału i do śledzenia mojego materiału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.